Zaznacz na osi liczbowej 0,04. Mamy oś liczbową i zaznaczone na niej liczby 0 i 0,1, albo inaczej 1 dziesiątą. A pomiędzy 0 i 1 dziesiątą mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 równych odcinków. Czyli każdy z takich odcinków pomiędzy kolejnymi kreskami reprezentuje 1 dziesiątą całej odległości pomiędzy 0 i 0,1. Jeden odcinek z 10 równych. Inaczej możemy powiedzieć, że taki pojedynczy odcinek to 1 dziesiąta z 1 dziesiątej. 1 dziesiąta z odległości od 0 do 1 dziesiątej. Może to wydawać się trochę pokręcone. Zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy się, co tak naprawdę oznacza 1 dziesiąta z 1 dziesiątej. Mamy tutaj narysowany kwadrat, który jest podzielony na 10 równych części. Jeżeli zaznaczymy na przykład na niebiesko jedną z tych części, to oznacza to 1 dziesiątą całego kwadratu. Ta niebieska część to 1 dziesiąta. Taką właśnie jedną dziesiątą pokazuje nasza oś liczbowa cała oś liczbowa od najmniejszej do największej liczby. Ale oprócz tego, na osi ta cała odległość podzielona jest na 10 równych odcinków. A jeżeli podzielimy niebieską część naszego dużego kwadratu na 10 równych części, to otrzymamy coś takiego. I tak jak na lewym rysunku, górny rząd oznacza jedną dziesiątą, czyli całą naszą oś liczbową, a każdy taki mały kwadracik oznacza jedną dziesiątą z całej osi, czyli jedną dziesiątą z jednej dziesiątej. Ten mały kwadrat oznacza to samo, co na osi odcinek pomiędzy kolejnymi kreskami. Widać na tym rysunku, że taki mały kwadracik to jedna setna całego dużego kwadratu. Bo jedna dziesiąta z jednej dziesiątej to jedna setna. Jeżeli podzielimy dziesiąte części jeszcze raz na dziesięć równych części, to będziemy mieli 100 małych równych kawałków. Czyli dziesiąta część z jednej dziesiątej to jedna setna. Wracamy do osi liczbowej. Wiemy, że ta odległość, czyli 1 dziesiąta z 1 dziesiątej, to 1 setna. A chcemy na osi zaznaczyć liczbę 0,04. Ta czwórka, jeżeli spojrzymy, na której pozycji się ona znajduje, to widać, że oznacza setne. Tu są jedności, tu są dziesiąte, a tu, gdzie czwórka, setne. Dlatego możemy zapisać, że ta liczba to 4 setne. Albo w postaci ułamka zwykłego 4 setne. No to jeżeli jedna taka odległość to jedna setna, a chcemy się przesunąć o 4 setne, to musimy przemieścić się w prawo o 4 takie odległości: 1, 2, 3, 4 setne. I możemy tutaj zaznaczyć kropką 4 setne, czyli 0,04.